Udało nam się po meczu Tiger Team Pepe Klimak dorwać Dawida Gawińskiego, przedstawiciela Pepe Klimagu, lidera po tej kolejce? No już lidera chyba, tak? W sensie jako zespół, tak? No to pierwsze miejsce, z tego co mi wiadomo, pierwsze miejsce. Wydaje mi się, że zasłużone pod względem naszego przygotowania, bo naprawdę staramy się i te mecze, które przegraliśmy, no to prawdę mówiąc, no tylko możemy oddać wyższość drużynie Media Try, która wyszła naprawdę pewnie i zdecydowanie na nas i była po prostu lepsza. Rozumiem, a powiedz mi, bo tak jak patrzę na waszą formę, to gracie dwa mecze dobre, trzeci słaby. Dwa mecze dobre, trzeci słaby. Rozumiem, że za tydzień też będzie dobry. Gramy sobota i niedziela, więc musicie mieć i na sobotę, i na niedzielę dobry skład. No tak gramy, ale no prawdę mówiąc, no dobry skład. Przy tym, co mamy teraz, no to Igor kapitan, no niestety kontuzja. Dawid Jeznak przyszedł w piątej kolejce, kontuzja. Tydzień temu Adrian Mastalerczuk, kontuzja. Pomału nam się kruszą zawodnicy, jest ciężko, tak? A no ciężko po prostu jest, ciężko się odnaleźć, jak brakuje tych podstawowych zawodników. No ale rozumiem, dzisiaj do składu widzę wrócił Przemek Bielski, więc tej obronie trochę poukładał. Fakt faktem, że dzisiaj spokojniejszy, nie wiem co się stało wczoraj. Spokojnie, co się stało wczoraj? No nie wiem, no wygrywaliśmy, prowadziliśmy grę, no nie ma sensu się denerwować, no bo to nie działa na naszą korzyść, tak? Musimy, jeśli nam idzie ta gra, to ją trzymać, skupić się na grze i na tym, co się dzieje na boisku tylko i wyłącznie i wspierać się. Za nami toczy się bardzo ważny mecz pomiędzy Media Try, Dar Alarm, a trzecią falą, czyli media podejmuje po prostu lidera przed tą kolejką. Kogo dopingujesz? No ja to Media Try, szczerze, osobiście to Media Try dopinguję, bo po prostu podoba mi się nawet bardziej gra, patrząc na tle innych drużyn. No to jest bardzo poukładany zespół, no bardzo doświadczony gra, ma chłopaków ułożonych w wielu zespołach występujących, więc no to jest doświadczenie, które przekłada się na boisko. Oczywiście, że tak. To co oni potrafią, no to widać, że lata praktyki. Dokładnie, a powiedz mi, czyli rozumiem, że w tym meczu, jeśli media wygra, no to utrudni wam troszeczkę sprawę. Dlaczego? Dlaczego utrudni? Bo według mnie chyba najlepszy to by był remis. No nie wiem, no na razie jest 0-0, to trzymajmy się twojego, no jesteś organizatorem tego całego zamieszania. Znaczy ja nie ustalałem wyniku. No ale no, zobaczymy. Będzie remis i będzie na mnie. Typowaliśmy, ty remis, a ja wygrano. Rozumiem. Dobra, to powodzenia życzę. Na tydzień zbierajcie siły, bo dwa mecze, pierwszy w sobotę z FC Pepinos, więc uważam, że to będzie no dosyć dla was łatwa przeprawa, patrząc po tym jak Pepinosi się prezentują. Ograli ograli w pierwszej kolejce trzecią falę. Zgadza się, ograli i tak jak mówisz, może być łatwa przeprawa, ale przeciwnie jak każdy inny podchodzimy do niego z ogromnym szacunkiem. No i super, dobra, dzięki. Moim rozmówcom Dawid Gawiński, Pepe Klimak. Dzięki, hej. Dzięki bardzo.